Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Bardzo głęboka Ewangelia. Już na samym początku tej Ewangelii widzimy tą głębię. I tak tytułem wstępu chciałbym pokazać wam taki obraz, że jak człowiek próbuje zanurkować pod wodę, to nie jest takie proste. Musi nabrać głęboko powietrza i jak już tam zanurkuje, to ta woda wypycha go do góry, bo nie jest to naturalne środowisko człowieka. Tak samo przez grzech straciliśmy tą łatwość przebywania z Bogiem, w Jego obecności, w Jego głębi, w Jego chwale. My się męczymy w chwale Bożej, bo nie umiemy często w niej być, przebywać, bo jesteśmy często nieczyści, niegodziwi, brudni, niedoskonali i potrzebujemy ćwiczenia, 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 jeszcze raz ćwiczenia. Więc zajrzyjmy do tej dzisiejszej Ewangelii po tym krótkim wstępie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Tutaj na chwilę postawmy przecinek. Jezus mówi o głębi tego, czego doświadcza, a uczniowie nie potrafią wejść w głębie samych siebie. My tak robimy. Jak się rozleje mleko za przeproszeniem, jak się pojawi jakaś graniczna sytuacja, kryzysowa sytuacja, jakaś kłótnia, bo to jest taka sytuacja, gdzie czar prysł, atmosfera jest napięta, jest trudna. Co teraz? Co dalej? Rozejdziemy się? Gdzie jest ten zdrajca, nie? No pierwsze co to, gdzie jest ten zdrajca? Nie mówię, czy ten... Nie, w ogóle nawet nie przychodzi mi do głowy, żeby zapytać się, czy ja nie jestem tym zdrajcą. Nie potrafimy często wejść w siebie tak głęboko. Tego nie potrafimy. Sami z siebie. Łatwiej jest nam osądzać innych, tak do głębi. Tak, ja wiem, co ten człowiek myśli. Tak, ja znam go, bo już 3 lata... podążamy w tej samej ekipie. Ja już wiem o nim. Znam jego wady, zalety. Więcej jest tych wad niż zalet. I przypatrywanie się do głębi tego drugiego człowieka. I to nie jest dobre. Ale to jest coś, co jest naturalne, co wychodzi z nas samo, bo mamy problem, żeby wejść w siebie głęboko. Tak jak z tym pływaniem pod wodą. Dlatego użyłem tego obrazu na początku, przed przeczytaniem Ewangelii. Dlaczego tak jest? Bo jak my wejdziemy w siebie tak głęboko, to widzimy o sobie taką prawdę, taką beznadzieję. Jestem beznadziejny, jestem najgorszy, nie ma gorszego ode mnie. Bóg mi nie przebaczy tych moich złych myśli, czynów i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie samo potępianie się. I tak idzie człowiek na dno, na dno, na dno, tak nie potrafi już wypłynąć do góry. Albo druga rzecz. Aha, on jest taki słaby, on jest taki słaby, on jest taki słaby. Oni wszyscy są słabi, no to ja jestem mocny. I to można zaobserwować w przypadku Piotra, kiedy Piotr mówi: życie oddam za ciebie. Inni mogą cię zostawić, ale ja ciebie nie opuszczę. Tak Pan Jezus się głęboko na niego spojrzał i mówi: 3 razy się mnie wyprzesz. Zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. No i jak to się dokona, to Piotr wtedy głęboko zapłacze. Wtedy wejdzie w siebie głęboko, ale nie potępi się, bo zbliży się do Jezusa. Bo Jezus się do niego zbliży i zapyta się po 3-krotnie: czy kochasz mnie? I wyciągnie Piotra z tej otchłani. Ale o tym jeszcze nie dzisiaj, nie? Co my możemy zrobić? No my możemy przeprowadzić śledztwo. Jeśli jest jakaś sytuacja kryzysowa, no to trzeba ją rozwiązać. No to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to robimy to śledztwo, tak? I posłuchajcie, co się dzieje dalej.
Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, tu jest mowa o Janie, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: kto to jest? O kim mówi? Ten, oparwszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Śledztwo, nie? Śledztwo Piotra i Jana. Idą do Jezusa. Chociaż no, to wszystko się dzieje w małym pomieszczeniu i no, potrafią tak rozmawiać między sobą przy pomocy gestów i takich półsłówek, i to dotarło do Jezusa. To jest dobre, to jest chyba najlepsze, co mogli zrobić. Idę tam do Jezusa z tym problemem. Jezus odpowiedział: to ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Pamiętacie, jak Jezus mówił, że nic, co wchodzi w człowieka z zewnątrz, nie czyni go nieczystym? Że tu chodziło o jedzenie? To dlaczego w tym momencie szatan wchodzi w Judasza tak głęboko do głębi, że staje się opętany po spożyciu tego kawałka chleba? Bo to nie ten kawałek chleba uczynił go opętanym, tylko to była taka pieczęć. On już podjął decyzję, bo Jezus już o tym mówi. Jeden z was mnie zdradzi. Te słowa są już po tym, jak Jezus dowiedział się, bo jest Bogiem, że Judasz w sercu podjął decyzję. Zdradzam go. Sprzedam go. Już za nim nie idę. O, jakie to jest strasznie trudne. Jakie to jest strasznie trudne, że człowiek może wejść w głębie z szatanem, w relację z szatanem. Szatan w niego tak wszedł, że po prostu weszli w relację. Dlaczego? Bo Judasz nie chciał już dalej iść za Jezusem. Bo nie widział owoców, nie opłacało mu się iść za Jezusem. Bo to już była końcówka. Widać było, że wielu ludzi, przepraszam, wielu ludzi już od Jezusa się odłączało. Już przecież faryzeusze podjęli decyzję i uczeni w piśmie, żeby go zabić. Już podjęli decyzję. Wyrok już zapadł. Tylko szukali okazji. Więc Judasz, nie będę z nim, z tym słabym, nie będę po jego stronie, bo to się nie opłaca, nie? Tak często jest w nas, z nami, że jak już przychodzi taka kryzysowa sytuacja, jesteśmy w kryzysie, musimy podjąć decyzję. Albo idziemy dalej za Jezusem, albo robimy po swojemu, no to Judasz wybrał to drugie. Idę po swojemu, idę swoją drogą. I to jest strasznie niebezpieczne. Bo wtedy, właśnie wtedy pojawia się ten, który jest naszym nieprzyjacielem. I wiecie, i może być tak, że jak nie idziesz za Jezusem, tak zawsze jest, jak nie idziesz za Jezusem, to idziesz za tym, który jest nieprzyjacielem Jezusa. Za szatanem. Oby tak nie było w naszym życiu. Oczywiście nikogo nie potępiamy, bo nie mamy prawa wchodzić w czyjąś głębię, w czyjeś serce, nie? To jest tylko przestroga, że w takim trudnym doświadczeniu, bo to było naprawdę mega trudne doświadczenie, możesz powiedzieć: dość, nie idę za Jezusem. Ja miałem taką sytuację. Dałem Panu Jezusowi pół godziny. Panie Jezu, masz pół godziny na to, żeby mnie przekonać, że ta droga, po której idę, jest Twoją drogą. No i Pan Jezus dał mi ten znak. Popłakałem się do głębi, bo to było głębokie doświadczenie, i trzymam się tego doświadczenia, bo po tym trudnym doświadczeniu były jeszcze trudniejsze doświadczenia, ale pamiętam o tym trudnym doświadczeniu, bo przeżyłem to trudne doświadczenie z Jezusem. I wiecie, w tym trudnym doświadczeniu nie możemy stracić tej chwały, która od Boga pochodzi. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, bo to jest chyba trudne to, co mówię. To jest głębokie, ale jak będziemy żyli z Jezusem, to każdy z nas to przeżyje. Bo Jezus, po tym jak Judasz wychodzi
już opętany i idzie go wydać, to Jezus mówi takie słowa: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Co to za chwała? Przecież cierpisz, właśnie cię zdradził umiłowany uczeń, bo on też był umiłowanym uczniem, ten przyjaciel. Później Jezus mówi: Judaszu, Syna Człowieczego wydajesz pocałunkiem? Przyjacielu, po coś przyszedł? Jezus go traktował jak przyjaciela. To jest dla niego strasznie trudne. To jest kryzysowe, graniczna sytuacja. To Jezus w tej granicznej sytuacji nie traci chwały. Nawet jak go zabili i pochowali go w grobie, to on nadal nie stracił chwały. Nadal jest Bogiem. Jest niezniszczalny. Chociaż jest zniszczalny, to jest niezniszczalny. Chociaż my umrzemy, najlepiej razem z Nim i w Nim mamy umrzeć i przez Niego i dla Niego i z Nim, wszystko po prostu tak, żeby się do Niego przykleić, przytulić, to ta śmierć, której dostępujemy codziennie, bo codziennie umieramy, ona zamieni się w chwałę, bo zostaniemy podniesieni jak Łazarz, który był już w grobie, 4 dni leżał. Wyjdziemy z tego cało, bo już jesteśmy zwycięzcami. Nawet jeśli już przegrywaliśmy, już przegrywamy, już ostatnie sekundy są naszego życia, już, wiecie, już nic nie mamy, nic, po prostu jesteśmy nadzy, to jeśli jesteśmy blisko Niego i już stać nas na taką głębię, to On nas wyciągnie do góry, podniesie nas i wtedy nabierzemy powietrza. I wtedy będziemy oddychać pełnią klatką piersiową, pełnią po prostu. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.